Śnieg pada coraz mocniej. No nie jest to miła informacja. Mamy luty, więc śnieg pada, no bo padać musi. Takie są uroki zimy. Tutaj mam jedną książkę, a to mam fragment drugiej książki. I już mówię, po co wam to pokazuję. Taki temat nie zmieszczę się w jednym filmie. Już próbowałem zrobić dwa filmy o transformatorach głośnikowych. To są dwa pierwsze filmy z serii filmów o wzmacniaczu lampowym. I lektura tej książki przekonała mnie, że można owszem pokazać wam wzory i powiedzieć no do L84 należy nawinąć na karkasie 9 cm kwadratowych, na przykład 2300 zwojów na pierwotnym, zrobić odczepy po 500 zwojach albo tam 540 zwojach. I macie gotowe rozwiązanie, ale to nie jest takie proste. Postaram się przygotować ten temat tak, żeby wam powiedzieć, co się kryje za zniekształceniami w rdzeniu transformatora przy złym doborze. Jestem w tym miejscu akurat. To jest strona. O, 197. Powolutku sobie czytam i tłumaczę to. No widzicie, są odnośniki do innych rozdziałów. W rozdziale 12 było pokazane, że częstotliwość to jest z transformatora i tak dalej, i tak dalej. Możność, czyli to jest moc, i tak dalej. No to trzeba po prostu przeczytać sobie powolutku. Zrozumieć, jak nie znam jakiegoś słowa, to po prostu muszę to wrzucić do Google. A wrzucanie do Google to jest tak, że muszę pisać to ręcznie. Także no jest trochę pracy przy tym. No ale dobra, to taki wstęp, żebyście zobaczyli, ile materiału trzeba było przeczytać, bo to jest 197 teraz strona. Żeby przygotować kilka filmów podstawowych danych o transformatorach. A dzisiaj lepiej bałwanka na środku placu i naprzód. Witajcie, dzisiaj zajmiemy się pewnymi problemami transformatorów głośnikowych. Problemami, których jeszcze nie zdążyłem omówić, bo serię o wzmacniaczach lampowych zaczynałem właśnie od omawiania kwestii związanych z transformatorem głośnikowym. Tak niejako szedłem od ostatniego elementu do przodu. To co tu widzicie, to nie jest wzmacniacz, jest to multiwibrator stosowany w układzie odchylania bloku telewizyjnym i jak widzicie też jest tutaj używany transformator, także nie tylko transformator wyjściowy jest transformatorem głośnikowym, dlatego zawężam to pojęcie do wzmacniaczy lampowych jako transformator głośnikowy, nie transformator wyjściowy. Jak powiem transformator głośnikowy to wiadomo, że chodzi o końcówkę wzmacniacza lampowego w układzie przeciwsobnym lub asymetrycznym. A to jest MultiWibrator, ja obiecałem jednemu z widzów zajęcie się tym tematem do lutego czy marca, ale wiem, że terminu nie dotrzymam. Mam dosyć dużo spraw na głowie i niestety muszę to przełożyć. To też nie jest tak trochę po drodze z moimi głównymi tematami prezentowanymi na YouTube, dlatego proszę widza o cierpliwość. Mamy w tej chwili połowę lutego. Jeszcze nie zgłębiłem tematu, że czasami coś zaplanuję, coś obiecam, ale nie mogę się wywiązać z obietnicy, także widza przepraszam, a Was wszystkich zachęcam do dalszej treści. Te wzory na transformator głośnikowy już Wam pokazywałem i spokojnie można z nich skorzystać, żeby ten transformator głośnikowy sobie policzyć i to też w układzie asymetrycznym lub w układzie przeciwsobnym. Pochodzi on z książki hmm, pana Leonarda Niemcewicza, Radiotechnika, Wzory, Definicje, Obliczenia. Te same wzory możecie znaleźć w internecie. Także albo poszukać książkę w antykwariacie, to jest bardzo dobra książka. Wolę korzystać z takiej Książki, a nie jeżeli szukać, nie wiem, 15-20 minut w internecie, to mam od razu wszystko. Także to jest skan z tej książki, a dzisiaj zajmiemy się tym tematem. I jak widzicie, nie jest to temat na jeden film. Tak? Jest tutaj 16 stron druku samego. Tyle mi wyszło tłumaczenia 17 chyba stron, plus do tego rysunki. Także nie jest to. Temat na jeden odcinek, i też nie chciałbym startować z tym tematem bez odpowiednich wyjaśnień dotyczących pojęć związanych z transformatorem. A gdzie to znajdziemy? Te wyjaśnienie tych pojęć? Część z tych pojęć już Wam omówiłem, bo korzystałem z tej książki przy omawianiu tematu dotyczącego zapisywania i odtwarzania dźwięku. I podstawowe wiadomości o materiałach magnetycznych zdążyłem już wam przedstawić. Dlatego jeżeli kogoś interesuje albo nie rozumie pewnych pojęć, które tutaj będę poruszał, to niech zajrzy do pierwszego odcinka. Wiadomości ogólne o transformatorach postaram się wam skondensować w pierwszym odcinku w takim krótkim filmie. Nie ukrywam, że będzie to z książki pana Tadeusza Masewicza. I powiem wam Czym są transformatory? No to generalnie to są dwie cewki na rdzeniu magnetycznym. No to już wiemy, co to jest transformator. Dowiemy się także, jaki jest stan jałowy transformatora i stan obciążenia transformatora. I to postaram się zawrzeć w pierwszym odcinku, a potem przejdziemy do teorii pana Jamesa. Trudny temat. Od razu uprzedzam, że możecie się nudzić. Temat transformatora głośnikowego nie jest łatwy, ponieważ nie jest to element liniowy. Występuje tutaj kilka zależności. Generalnie transformator rozpatruje się dla kilku przypadków: dla niskich częstotliwości albo też dla wysokich częstotliwości. Oczywiście, wszystko jest związane w tej chwili ze wzmacniaczem Williamsona. Pan James też w swoim artykule wspomniał o pentodach połączonych w układ triodowy i pentodach połączonych w typowy tetrodowy lub tam pentodowy sposób działania. I przy okazji omawiania tego artykułu będziemy mogli dowiedzieć się, dlaczego Williamson wybrał tak wysoką induktancję pierwotną. 100 Hz to jest naprawdę bardzo duży transformator. Czy warto obniżyć induktancję uzwojenia pierwotnego, dowiemy się z tego artykułu. Tak, gdyby ktoś chciał zrobić wzmacniacz Williamsona, na przykład na lampach G807, no to to jest koszt lamp 304 zł, 6SN7G to jest softeka koszt lamp 308 zł. Lampa prostownicza to jest 77 zł. Transformator sieciowy około 400 zł, jeżeli sam modzielnie będziecie go nawijać. Transformator głośnikowy to też jest 400 zł na kanał. Można wykorzystać takie blachy z tym, że ta blacha ma za małe okno, a ta blacha ma ciutek za duże okno. Okno, to wiecie co to jest. to jest. Jak macie transformator, no to w środku to jest okno, gdzie. Mieć jest. I to są transformatory cięte, zwijane. Rdzenie cięte, zwijane. One się bardzo dobrze nadają na ten transformator. Mimo, że oryginalna blacha była takiego kształtu, to jest blacha TU, i ten wzór 28 ma takie rozmiary. Można rzec, że to są w przybliżeniu rozmiary, bo one są przeliczone z cali na centymetry. No, można stosować blachy typu EI, ale trzeba poszukać dokładnie blachy, która by pasowała do, tego, do, tego, do tej blachy tutaj. No, ułożenie można zrobić takie w tym momencie, już trzeba podzielić transformator na sekcje. Nawijamy oczywiście wszystkie w jednym kierunku, więc, jak chcemy to nawinąć z tej strony, musimy sobie tą cewkę odwrócić. Jak widzicie obok, jest trochę obliczeń do transformatora, do push na PCL86. Trochę innych notatek, to już Wam kiedyś jakiś jakimś filmie pokazywałem. Czego Wam nie zaproponuję gotowego rozwiązania, tak jak Pan Marek pytał mnie w jednym z komentarzy pod filmami. Ano nie zaproponuję Wam, bo jak widzicie, do jednego wzmacniacza można nawinąć transformator wyjściowy na kilku podobnych rdzeniach. I to, że ja sobie tutaj obliczyłem transformator do określonego rdzenia. Nie znaczy to, że taki sam transformator wyjściowy można zastosować na innym rdzeniu. Także yy, obliczenia to jedno, a gotowe transformatory, które można kupić, to drugie. Kilka pojęć podstawowych nie zaszkodzi, dlatego prosto z zeszytu ze szkolnej ławy z roku 92, lekcja 9, magnetowody. Magnetofody są to rdzenie, z reguły rdzenie cewek, elektromagnesów, transformatorów, które są wykonane z materiałów magnetycznych zapewniających dużą indukcyjność, dużą przenik przenikalność, przenikliwość różnie to tam mówią i małe straty. W zależności od własności magnetycznych, rozróżniamy materiały magnetycznie twarde. Zastosowane zastosowanie mają jako magnesy trwałe, np. do głośników. Materiały magnetycznie twarde mają taką histerezę. Natomiast materiały magnetycznie miękkie, które mają zastosowanie jako rdzenie transformatorów cewek anten ferytowych, mają taką histerezę. Czyli jak widzicie, wąską albo troszeczkę większą. I podział w zależności od rodzaju materiału. Mamy stopy żelazno-krzemowe stosowane przy częstotliwościach 50 Hz, mogą być izolowane bibułką, chociaż dzisiaj się już nie izoluje bibułką z tego względu, że bibułka ma swój wymiar i powoduje pęcznienie rozmiarów rdzenia transmatora. Można też jako mm, izolator stosować lakier, i te blachy stopy zawierają od. 0,5 do 4,5% krzemu. Permoloje: stopy z żelaza i niklu, lub z żelaza i kobaltu z dodatkiem innych metali. Kształty magnetowodów są to taśmy typu C, blachy kształtkowe typu E oraz I, rdzeń wykonany w kształcie litery U i litery I, no i rdzeń typu M. Mamy też rdzenie ferrytowe, zamknięte, prostokątne, pierścieniowe. No, i przekrój przez rdzeń wygląda jak kubek. No, i to jest ten ostatni tutaj. Jak widzicie, trochę tych kształtek jest. Nie ma tutaj rdzeni ciętych, wykonanych z blach zwijanych na tym rysunku, chociaż one mogą wyglądać podobnie do tego. 16 września 1992 roku moja klasa zajęła się dokładnie transformatorami na lekcji podstaw elektroniki. No i w ten czas wyjaśniono nam, że transformator to urządzenie przeznaczone do przekształcania energii elektrycznej prądu zmiennego o pewnym napięciu na energię elektryczną o innym napięciu. Transformator jest zespołem kilku cewek. Cewki są cewkami indukcyjnymi i one są sprzężone ze sobą przez strumień magnetyczny. Transformator umożliwia obniżenie lub zwiększenie napięcia przemiennego lub zmiennego, zapewniając przy tym galwaniczne oddzielenie Obwodu pierwotnego od obwodu wtórnego. Transformator jest niezbędny w urządzeniach zasilanych z sieci energetycznej, żeby przekształcić 230V na napięcie potrzebne do zasilania urządzenia. I mamy tak symbole transformatora. Jeszcze spotkałem się z symbolem takim, że w środku jest powszechna kreska, tak jak tutaj, czasami kreski są dwie. Obwód wejściowy, pierwotny lub obwód wyjściowy wtórny. Zasada działania transformatora. Prąd zmienny płynący w uzwojeniu pierwotnym wytwarza w rdzeniu zmienny strumień magnetyczny. To jest tutaj rdzeń i tu mamy zmienny strumień magnetyczny. Strumień ten poprzez rdzeń dociera do uzwojenia wtórnego, w którym indukuje się siła elektromotoryczna zależna od liczby zwojów. SEM, jeżeli zamkniemy Obwód zamienia się na napięcie i płynie w tym obwodzie prąd. Na lekcji było jeszcze wiele rzeczy omówionych: zasada działania, którą przed chwilą powiedziałem. Zastosowanie transformatorów, parametry transformatorów to będzie się już powtarzało, w związku z czym myślę, że nie ma sensu dążyć tematu dalej. Jeżeli znamy już podstawy o transformatorze, podstawowe parametry, możemy przejść do dwóch stanów. Stanu jałowego. I stanu pracy. Więc pozwólmy zająć głos panu Masewiczowi, ponieważ z jego podręcznika przytoczę kilka faktów. W jałowym stanie pracy transformatora, pod wpływem przyłożonego napięcia do zacisków uzwojenia pierwotnego, przy rozwartych zaciskach uzwojenia wtórnego, w jego uzwojeniu pierwotnym przepływa prąd zmienny, nazywany prądem stanu jałowego. Jego wartość jest bardzo mała, to ułamek prądu znamionowego i z reguły nie przekracza 10%. Ale w ogóle dlaczego prąd płynie w uzwojeniu pierwotnym, skoro nie ma odbioru? A no odbiornikiem energii jest sam transformator. Skutek przemagnesowania się żelaznego, zazwyczaj według małej pętli histerezy i braku nasycenia prąd jałowy jest bardzo odkształcony. W takim wypadku można jednak rozpatrywać równoważny prąd sinusoidalny o wartości skutecznej I01, który może być przedstawiony wektorem. Wektor prądu I01 można rozłożyć na dwa czynniki. Jeden z nich to składowa bierna, która wyraża prąd magnesujący IMI i jest w fazie z głównym strumieniem magnetycznym φg 1 a drugi z nich, który jest składnikiem czynnym IFE prostopadłem do składowej biernej wyraża straty z histerezy i prądów wirowych w rdzeniu. O prądach wirowych będzie później podczas omawiania artykułu pana Moir. Strumień główny FIG1 przechodzi przez cały rdzeń stalowy i dlatego jest obejmowany przez wszystkie zwoje uzwojenia pierwotnego, jak i wtórnego. No, przynajmniej możemy założyć tak na tym etapie. Ale oprócz strumienia głównego mamy wartość niepożądaną, jakim jest strumień rozproszony FIR1, gdzie obejmuje on tylko uzwojenie pierwotne. Strumień ten zamyka swój obwód w powietrzu poza rdzeniem transformatora i nie wywołuje strat w rdzeniu żelaznym. Z tego powodu strumień FIR1 jest w fazie z natężeniem prądu I01, który przepływa przez uzwojenie pierwotne, ale nie jest w fazie z jego składową bierną IMI. Napięcie wejściowe można podzielić na trzy składowe. Pierwsza z nich równoważy SEM, powstającą w uzwojeniu pierwotnym, pod wpływem strumienia głównego FIG1. I tutaj widzicie wzór na obliczenie tej SEM. Składowa EG1 jest opóźniona w fazie o 90 stopni względem wywołującego ją strumienia FIG1. Druga składowa równoważy SEM, powstającą w uzwojeniu pierwotnym, podobnie jak pierwsza, ale pod wpływem strumienia rozproszenia. FIR1. Ta składowa również jest przesunięta w fazie o 90 stopni względem wywołującego ją strumienia oraz względem prądu I01. Bezwzględną wartość tej składowej można wyliczyć według tego wzoru. I jest ona mniejsza od pierwszej składowej EG1, bo też strumień rozproszenia jest znacznie mniejszy. Trzecia składowa to spadek napięcia na oporze czynnym uzwojenia pierwotnego R1. Jej wartość bezwzględna to taka jak w tym wzorze. Składowa ta jest w fazie z prądem I01. Na tym wykresie, który cały czas widzicie, pokazane są wartości wektorowe wielkości elektrycznych występujących w transformatorze na biegu jałowym. Prąd zespolony I01 został uwidoczniony na tym wykresie oraz uwzględniono rozkład napięcia zespolonego U1. Uwaga, brak tutaj skali między wektorami. Za długie są wektory zespolonych wartości ER1 i I01R1 w stosunku do U1 i EG1. Na tym wykresie widać jeszcze wektor zespolonej wartości SEM E2, która powstaje pod wpływem strumienia głównego fig 1 w uzwojeniu wtórnym, ale bez zachowania skali wynikającej z przekładni transformatora Z1 do Z2. Można w stanie jełowym przyjąć, że U1 jest prawie równe minus EG1, bo spadek napięcia na oporze czynnym oraz ER1 są małe w porównaniu z SEM EG1. W stanie jałowym stosunek napięcia na pierwotnym uzwojeniu do napięcia na wtórnym uzwojeniu jest przekładnią transformatora tau i jest prawie równy stosunkowi SEM E1 do E2. Stan obciążenia transformatora różni się od stanu jałowego. Żeby nie mącić, przyjmijmy przekładnię zwojową 1 do 1. Stan obciążenia to taki, że do uzwojenia wtórnego dołączamy odbiornik o oporze pozornym Z2 a do uzwojenia pierwotnego źródło napięcia U1 pod wpływem sem EG2 w zamkniętym obwodzie wtórnym popłynie prąd zmienny I2 wartość skuteczna I2 i jego przesunięcie fazowe względem sem EG2 zależą od oporu pozornego całego obwodu wtórnego a więc odbiornika Z2 i uzwojenia wtórnego transformatora w dolnej części wykresu mamy zaznaczony wektor prądu zespolonego I2 spóźniający się za wektorem zespolonej SEM EG2. Stan obciążony to taki, w którym pod wpływem płynącego prądu I2 w uzwojeniu wtórnym powstaje. Po pierwsze, Stumień rozproszenia o małej wartości FiR2, który zamyka swój obwód w powietrzu, a więc jest w fazie z I2 i nie jest obejmowany przez uzwojenie pierwotne. Po drugie, strumień magnetyczny główny Figie 1, który zamyka swój obwód w rdzeniu żelaznym. Zakładamy napięcie źródła U1 stałe, więc gdy spadek napięcia pierwotnego R1 i 1 oraz ER1 są małe w stosunku do U1, to E1 nie powinno się wahać przy zmianie obciążenia. Strumień główny FIG-1 płynący w rdzeniu wywołuje EG-1 i EG-2, które podczas stanu obciążenia transformatora nie powinny ulegać zmianom, więc wartość skuteczna prądu magnesującego IMI, która wywołuje strumień główny FIG-1 nie powinna się zmieniać. Zmianom nie ulegają również wartości skuteczne składowej IFE, równe IH plus IW, czyli sisterezji prądu wirowych, ale ulega zmianom natężenie prądu I01 z powodu nowej składowej, która równoważy wpływ prądu I2 na strumień fig 1 Oznaczmy ją I'1 i ma ona bezwzględną wartość równą prądowi I2. Pamiętajmy o założeniu przekładni 1 do 1, ale fazę przesuniętą o 180 stopni. I na rysunku ma to wektor w postaci zespolonego prądu minus -I2. Podsumowując, prąd płynący przez uzwojenie pierwotne ma trzy składowe i jest ich geometryczną sumą. I Jak widzicie, wartość zespolona prądu I1 jest równa sumie wartości zespolonych prądów IMI i FE oraz przeciwnej fazy prądu I2. Czyli wartość zespolona prądu I1 równa się wartości zespolonej prądu I01 plus w przeciwnej fazie prądu I2. Jeśli założymy, że zwoje uzwojenia pierwotnego nie są w tej samej liczbie co zwoje uzwojenia wtórnego, to powinniśmy operować takim wzorem, który widzicie na ekranie. Prąd biegu jałowego I01 jest znacznie mniejszy niż prąd znamionowy, stąd mamy taką zależność. Z tego wzoru wiemy, że prąd znamionowy w uzwojeniu pierwotnym do prądu znamionowego w uzwojeniu wtórnym jest w przybliżeniu równy odwrotności przekładni transformatora. Omówimy sobie szczegóły wykresu, który jest wykresem wektorowym transformatora obciążonego odbiornikiem o charakterze indukcyjnym. Widać, jak I2 spóźnia się w fazie względem U2. Oczywiście proporcje długości wektorów nie są zachowane. Założono również, że uzwojenie pierwotne do wtórnego ma przekładnie 1 do 1. W innym wypadku podziałki wszystkich wektorów sem i napięć uzwojeń wtórnych powinny być mnożone przez przekładnie zwojów, zaś podziałki prądów dzielone. Prąd zespolony I2 płynie przez uzwojenie wtórne wywołane przez napięcie wtórne U2 na zaciskach tego uzwojenia i zamknięciem obwodu oporem zespolonym. Pomiędzy prądem zespolonym I2 a napięciem zespolonym U2 jest przesunięcie fazowe Fi2 i zależy ono od pozornego oporu odbiornika. Tutaj pragnę wtrącić, że impedancja zespołu głośnikowego jest zespoloną opornością, więc omówienie takiego przykładu jest na miejscu. Do U2 dodamy geometrycznie stratę napięcia R2 i 2, żeby otrzymać siłę elektromotoryczną EG2, powodującą przepływ prądu I2. Strata ta jest w fazie z prądem I2. Do kompletu potrzebne jest jeszcze dodanie straty UR2, które jest równe minus ER2, która jest wywołana przez strumień rozproszenia fig 2 Kąt alfa jest wyznacznikiem nachylenia prądu przy biegu jałowym I01 do wektora strumienia FIG1. Żeby otrzymać wektor prądu zespolonego I1 w uzwojeniu pierwotnym, trzeba do wektora prądu zespolonego I01 dodać wektor prądu zespolonego I'1, który jest równy odwróconemu w fazie prądowi zespolonemu I2, który tworzy dodatkowy strumień wyrównujący na skutek oddziaływania prądu I2. Przy nierównej ilości zwojów uzwojenia pierwotnego i wtórnego prąd i I'1 liczy się z tego wzoru. Ale założono równą liczbę zwojów, więc na wykresie wartości bezwzględne obu prądów są równe. Suma geometryczna prądów zespolonych minus I2. Oraz I1 daje prąd I1 w uzwojeniu pierwotnym. Żeby wyznaczyć napięcie U1 doprowadzone do uzwojenia pierwotnego, należy dodać geometrycznie do wektora SEM minus EG1 wektor spadków napięć na oporze czynnym R1 i 1 w fazie z prądem I1 oraz równoważący wektor SEM minus ER1 wyprzedzający prąd I1 o kąt 90 stopni. Niby to jest nieco skomplikowane, ale jak się spojrzy na wykresy, wszystko staje się jasne. Sprawność transformatora była już omówiona w jednym z filmów, więc powiem tylko, że jest to stosunek mocy czynnych pobieranej z transformatora do mocy dostarczonej do transformatora. Oznacza się ją literą grecką eta. Po co to wszystko wiedzieć? Przecież przy projektowaniu transformatora anodowo-żarzeniowego można skorzystać z nomogramów, no o ile ktoś umie z nich korzystać. Ano dlatego, że zajmujemy się nie tylko opisem działania różnych urządzeń, ale chcemy wiedzieć, jak zachowują się one w różnych stadiach pracy. Przypomnijcie sobie moje zdziwienie podczas naprawy ONKYO A22, gdy stwierdziłem duży prąd biegu jałowego transformatora sieciowego. Oczywiście transformator był sprawny, ale dla osoby, która nie znałaby stanów pracy transformatora, taki element nadawałby się do wymiany. Skorzystałem tutaj z podręcznika pana Masewicza, żeby własnymi słowami, w oparciu o jego akapity, opisać wam działanie tych dwóch stanów od strony teoretycznej. Oczywiście, żeby nie gmatwać opisu, posiłkowałem się podręcznikiem. Bogaci o tę wiedzę możemy zapoznać się teraz z tekstem pana Moir, żeby w kilku odcinkach dowiedzieć się, czy rzeczywiście nawinięcie transformatora głośnikowego jest trudne. W przygotowaniu mam jeszcze kilka rozdziałów książki pana Sykina i o ile nic nie stanie na przeszkodzie, zaprezentuję wam pierwsze odcinki jesienią lub zimą tego roku. Trzeba pamiętać, że Sykin pracował nad swoją książką z założeniem minimalizacji zużycia materiałowego, czego nie brali pod rozwagę Brytyjczycy w cytowanych tekstach. Przypomnę, że transformator do wzmacniacza Williamsona ma 100 hendrów indukcyjności uzwojenia pierwotnego to jest ogromny transformator. Konieczne jest podzielenie filmów na odcinki, żeby nie przekroczyć 60 minut emisji, ale myślę, że zarówno pan Marek, jak i inni widzowie odniosą pożytek z rozprawy o transformatorach głośnikowych napisanych dla brytyjskiego magazynu audio w lutym i marcu roku 1960. Ja ten film nagrywam 19 lutego 2021 roku, więc czas powstania treści to równo 61 lat temu. Bierzcie ten fakt pod uwagę, gdy będą odniesienia czasowe. Tak więc przejdźmy do tekstu angielskiego. Transformatory wyjściowe. Łatwa do zrozumienia dyskusja na temat czynników, które wpływają na działanie wszystkich transformatorów wyjściowych w dwóch częściach. James Moir, dyrektor techniczny Goodman's Industries LTD Wembley, Anglia, luty 1960 dla magazynu audio. Lampy elektronowe. Powszechnie stosowane we wzmacniaczach audio wymagają obciążeń anodowych między około 1000 a 10 tysiącami ohmów, jeśli chcemy uzyskać maksymalną niezniekształconą moc wyjściową. Istnieją praktyczne trudności związane z uzwojeniem cewki głośnika z dużą liczbą zwojów z cienkiego drutu wymaganego do bezpośredniego uzyskania tak wysokich impedancji obciążenia. Dlatego praktyką jest umieszczenie transformatora głośnikowego między głośnikiem o niskiej impedancji a lampami mocy jak na rysunku, który widzicie, w celu dopasowania głośnika do lamp. Dalsza dyskusja ma na celu proste wyjaśnienie tego procesu, dopasowania oraz wszystkich czynników, które wpływają na odpowiedź częstotliwościową i zniekształcenia wprowadzane przez transformator głośnikowy. Można nawinąć cewki drgające w głośnikach z odpowiednią liczbą zwojów do uzyskania impedancji od 3 do 4000 ohmów. I faktycznie było to powszechne w bardzo wczesnych latach radia. Jednak trudności związane z uzwojeniem sprawiają, że koszt jest zawsze zawyżony. A izolacja między zwojami zajmuje tak duży procent ograniczonej dostępnej przestrzeni w układzie magnetycznym głośnika, że sprawność jest raczej niska. Nie trzeba chyba podkreślać, że użycie drutu o wysokiej rezystancji jest niedopuszczalnym rozwiązaniem problemu, ponieważ zwiększa to jedynie straty mocy audio, które są bezużytecznie rozpraszane na grzanie cewki głośnika. No i tutaj mamy alternatywę do drutu oporowego stosowanego na przykład w farelkach. Skuteczność głośników jest zbyt niska, żeby tolerować jakiekolwiek dalsze straty. Istnieją inne trudności związane ze sposobem podłączenia cewki głośnikowej bezpośrednio w obwód anodowy lampy lub lamp. W przypadku takiego podłączenia, prąd spoczynkowy anody lampy lub lamp musi przepływać przez cewkę drgającą, zwiększając ilość energii rozpraszanej podczas nagrzewania cewki. A pole magnetyczne w szczelinie oddziałuje na cewkę głośnika, wypychając ją ze szczeliny. Jest to trudność, którą można złagodzić, ale nie można jej wyeliminować przez stosowanie lamp przeciwsobnych, jak na tym rysunku, a to z tego powodu, że prąd anodowy obu lamp znosi się przy braku sygnału, ale równowaga nie utrzymuje się na innym poziomie sygnału muzycznego, ani też zwykle nie utrzymuje się dłużej niż kilka minut po dokonaniu regulacji. Jeśli nie użyjemy transformatora, problem ten można wyeliminować tylko przez zastosowanie dużego kondensatora sprzęgającego, chociaż musiałby mieć on kilka tysięcy mikrofaradów dla głośnika 15 aby utrzymać odpowiedź przy niskich częstotliwościach na właściwym poziomie. Obydwa problemy polegające na usunięciu prądu anodowego z obwodu cewki głośnika przy jednoczesnym efektywnym zwiększeniu impedancji cewki drgającej można rozwiązać za pomocą transformatora głośnikowego albo transformatora wyjściowego w zależności od nazewnictwa. Jest to rozwiązanie, które jest powszechnie stosowane, mimo że obejmuje dodanie kolejnego, stosunkowo drugiego elementu. Przekładniki z rdzeniem żelaznym cieszą się złą reputacją wprowadzaczy zniekształceń. Ale w dalszej części dyskusji okaże się, że odpowiednio zaprojektowany transformator głośnikowy nie musi być gorszy niż większość innych elementów pasywnych czy aktywnych pod tym względem. Jeśli konstrukcja wzmacniacza jest taka, że transformator głośnikowy można objąć pętlą sprzężenia zwrotnego, wprowadzane dodatkowe zniekształcenia są pomijalnie małe. Omówmy funkcjonowanie transformatora. Przede wszystkim zastanówmy się, w jaki sposób transformator głośnikowy umożliwia głośnikowi o niskiej impedancji pojawienie się jako obciążenie o wysokiej impedancji w obwodzie anodowym lampy. Podstawowy transformator składa się jedynie z dwóch cewek drutu nawiniętych wokół żelaznej ścieżki wspólnej dla obu cewek. Jak na tym rysunku. Napięcie przemienne przyłożone do jednej z par zacisków powoduje przepływ prądu w cewce i pojawienie się strumienia magnetycznego w rdzeniu. W dowolnym momencie strumień można konwencjonalnie traktować jako wychodzący z górnej cewki, przepływający wzdłuż obwodu żelaznego i wchodzący ponownie do tej samej cewki, ale od dołu. Pół cyklu później kierunek przepływu prądu, jak i strumienia zostaje odwrócony. Należy zauważyć, że cały strumień wytwarzany przez prąd w jednej cewce jest kierowany przez żelazny rdzeń do drugiej cewki. W tym miejscu pojawia się zjawisko, które jest podstawą działania wszystkich transformatorów. Strumień wytwarzany przez napięcie przyłożone do cewki wejściowej lub pierwotnej będzie indukował w cewce wtórnej dokładnie takie samo napięcie na zwój, jakie występuje w uzwojeniu pierwotnym. Zatem, jeśli przyłożymy 10 V do uzwojenia pierwotnego o 100 zwojach, czyli 1 1,0 V na zwój, 10 V pojawi się na zaciskach uzwojenia wtórnego mającego 100 zwojów. Jest to całkowicie niezależne od częstotliwości przyłożonego napięcia. Jeśli uzwojenie wtórne ma 1000 zwojów, na jego zaciskach pojawi się napięcie 100 V, to będziemy mieli 0,1 V na zwój. Jednak transformatory nie mogą ani wytwarzać, ani przechowywać energii. Są jedynie wygodnymi urządzeniami do zmiany poziomów napięcia, a zatem pomijając w tym momencie straty, cała moc wprowadzana do uzwojenia pierwotnego ze źródła napięcia musi zostać rozproszona w rezystancji obciążenia podłączonej do uzwojenia wtórnego. Zatem iloczyn napięcia i prądu w uzwojeniu pierwotnym musi być równy iloczynowi napięcia i prądu w uzwojeniu wtórnym. Powinno być zatem jasne, że transformator z taką samą liczbą zwojów na uzwojeniach, czyli przekładnia zwojowa 1 do 1, może być włączony między źródło zasilania a rezystancję obciążenia bez zysku lub strat mocy, chociaż często transformatory separujące mają duże praktyczne zalety, izolując od siebie dwa obwody w ten sposób. Warunki są pozornie nieco inne, gdy transformator mający nierówną liczbę zwojów na dwóch uzwojeniach jest wstawiany między źródło zasilania a obwód obciążenia. Moc dostarczana do strony pierwotnej jest nadal równa mocy pobieranej ze strony wtórnej, a tym samym V1 i 1 jest równe V2 i 2. Można to również wyrazić jako rezystancję podłączoną między zaciskami wtórnymi dla V2 i 2 z równą V2 kwadrat przez R2. Możemy również wyrazić moc dostarczoną do strony pierwotnej jako rezystancję R1, która najwyraźniej pojawia się na zaciskach pierwotnych, gdy R2 podłączony jest przez zaciski wtórne. Pamiętając, że moc dostarczana od strony pierwotnej może równać się tylko mocy pobieranej z drugiej strony, mamy więc taki wzór. Jednak V1 do V2 jest również przekładnią zwojową, czyli pierwotne uzwojenie do wtórnego uzwojenia. Jeśli użyjemy n jako symbolu przekładni, to mamy, że R1 równa się n2 razy R2. Tak więc, wstawiając transformator między rezystancją obciążenia R2 a lampą lub inną formą generatora mocy, możemy zamienić wartość rezystora R2 na n2 R2. Można to lepiej wyrazić w inny sposób, ponieważ generalnie jesteśmy bardziej zainteresowani znalezieniem współczynnika N transformatora, aby cewka drgająca o niskiej rezystancji R2 wyglądała jak znacznie wyższa rezystancja R1. Prosta arytmetyczna zabawa z równaniem, które widzieliśmy, daje w efekcie to równanie. I mamy wzór do określenia przekładni zwojowej N-transformatora wyjściowego, znając impedancję głośnika R2 i optymalne obciążenie stopnia mocy. Jako typowy przykład jego zastosowania można obliczyć przekładnię zwojową wymaganą do dopasowania 15 omowego głośnika do pary lamp EL34. Para lamp EL34 wymaga optymalnego obciążenia anody do anody wynoszącego 3400 omów a zatem stosunek wtórnych zwojów do całkowitej liczby zwojów pierwotnych wynosi to, co widzicie na ekranie. Liczba zwojów. Natychmiast przychodzi na myśl drugie i bardzo ważne pytanie. Znamy przekładnię zwojową, ale chcemy znać rzeczywistą liczbę zwojów, ponieważ przy przekładni zwojowej 15 do 1 możemy nawinąć 15 zwojów na pierwotnym i 1 zwój na wtórnym, albo 15 tysięcy zwojów na pierwotnym i 1000 zwojów na wtórnym. Jakie czynniki wpływają na ten wybór? Odpowiedź prowadzi do całej serii interesujących punktów, które ostatecznie powinny dać bardzo jasne wyobrażenie o wszystkich czynnikach wpływających na wydajność dowolnego transformatora wyjściowego. Do tej pory założono doskonały transformator o zerowych stratach, a zatem, a zatem obrazki A i B z rysunku czwartego są równoważne, ponieważ oba pochłaniają taką samą ilość energii z lamp lub innego źródła. Byłoby to prawdą tylko wtedy, gdyby transformator nie pobierał żadnej mocy i gdyby cały strumień magnetyczny wytwarzany przez uzwojenie pierwotne faktycznie przechodziło wokół żelaznego rdzenia i obejmowało uzwojenie wtórne. Oba te założenia są prawie poprawne, ale to małe różnice między poprawnymi a prawie poprawnymi założeniami są przyczyną wszystkich problemów. Chociaż rozbieżności nie mają wpływu na omawiany wcześniej problem przekładni zwojowej. Straty transformatora można zredukować do bardzo małego ułamka mocy obsługiwanej przez transformator, chociaż przeciętny odbiornik radiowy wykorzystuje transformator, który rozprasza około 50% mocy dostarczanej do niego. Nawet straty 50% mogłyby nie być tak bardzo poważne, gdyby te straty były takie same przy wszystkich częstotliwościach, ponieważ można by było je skorygować, montując po prostu większą lampę lub lampy w stopniu wyjściowym. Jednak straty są funkcją częstotliwości i przyłożonego napięcia, a ponieważ sygnały audio, które mają być obsługiwane przez transformator, są w paśmie od 20 Hz do 20 tysięcy Hz, straty zależne od częstotliwości mogą być bardzo ważne. Jeśli mamy zrozumieć pytanie, ile zwojów, to odejście od tematu w celu wyjaśnienia natury strat jest konieczne, ale ta dyskusja będzie możliwie bezbolesna. Jak bardzo bezbolesna? Jak bardzo zrozumiała dla widza? Dowiemy się następnym razem. Więc, następnym razem omówimy sobie straty w transformatorze, o których już częściowo wspomniałem w tym filmie. Omówimy sobie także reaktancję rozproszoną. Omówimy sobie zniekształcenia. I o ile czas pozwoli, zmieścimy się w jednym filmie. Mam taką nadzieję. Tak więc, z artykułem pana Moir spotkamy się za jakiś miesiąc, półtora. Trzymajcie się.